Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ryszeusz. Nie, Czesław się nazywam, ale a może nie. Kto wie, na Czechu na pewno, możecie mi mówić, moi drodzy, znajdujemy się przy sercu. Kurde, spotkałem bagienniaka, w międzyczasie spotkałem, słuchajcie, bagienniaki królów. Król, bagienniak, król. Kurcze, mocne dziadostwo, tak bym powiedział. Słuchajcie, teraz przed odpaleniem gierki zastanowiłem się, jaką bym podjął decyzję i z chęcią bym wysmarował, słuchajcie, tutaj, żeby jakby rozszerzyć nasiona i zobaczyć, jak to by wyglądało. Natomiast z drugiej strony poświęcamy człowieka dla jakichś ludzi, którzy i tak tego właściwie nie docenią. Tacy już jesteśmy niestety, że chcemy tylko dostawać, a nic nie chcemy dawać. Więc wydaje mi się, że najbardziej logiczną rzeczą, którą bym zrobił, najlepiej to bym pewnie nic nie zrobił, jakby była taka opcja, ale chcę skończyć tego questa, więc jeżeli mam wybór zabicia tego drzewa, to tak zrobię. Zniszczymy. W konsekwencji kontaktu z mutacją Harolda, twoja skóra jest teraz twarda jak kora drzewa. Proszę bardzo. No i niestety. Tak już jest. No niestety chłop się męczył. Zobaczcie, gdzie mu przetransportowało drzewo serducho, więc... Więc no nie jest za wesoło. Więc taką decyzję podjąłem. Dobrze idę? W ogóle? Nie, coś do kitu chyba idę. Tam przyszedłem? Nie. Kurde, tu mogę iść dalej. Ty, to chodźmy dalej. Może tędy też wyjdziemy. Znajdziemy jakieś wyjście. Idziemy dalej. Ja tylko jeszcze przypomnę, słuchajcie, łapce w górze, komentarzu oraz subskrypcji. Nie wiem, w sumie nie jest taki mocny. Nawet tamte wydawałem się mocniejsze były. Ale generalnie jakbyśmy pewnie... One tak śmiesznie głowy wystawiają, patrzcie. Te nie, ale... Ten król, on zawsze... A nie, już nie ma tego króla, już zabiłem. One zawsze tak śmiesznie głowy wystawiają. Jak sobie płyniesz i on nagle ci tak głowy wstawia, to się można zesrać delikatnie. Tak, łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje, słuchajcie, pamiętajcie o tym, bo to super ważne sprawy są. Szczególnie, że pozwalają mi się rozwijać dalej, więc jeżeli oglądasz serię, to zrób. Jeżeli owa seria ci się podoba. I faktycznie, może niedługo to New Collect Quantum uzbieramy. Nic. A, ja mam, słuchajcie, Mam, słuchajcie, program do lokowania FPS-ów, którego nie uruchomiłem, więc idę to zrobić. Dobra, słuchajcie, FPS-ki zlokowane. W sumie jeszcze menadżer zadań powinien odpalić. Sorry, że ja nie powinienem tego w ogóle robić na odcinkach, ale zapomniałem, że teraz miałem kliknąć coś innego. Idziemy gdzieś, to otwieramy kluczem, proszę bardzo, jesteśmy w... O, tutaj jesteśmy. Czyli od razu przy drzewie, czyli w sumie tędy mogliśmy iść. Co się stało? No nie żyje. Ale sam tego chciał. The great one is dead, slain by your hand. Don't worry, I hold no grudge towards you. You'll have to forgive my people at a time like this, outsider. They aren't used to being so lost. And for once, I don't have the words to help them. Dziwi mnie to, że jesteś na mnie bardziej wściekły, że nie jesteś na mnie, a już się zdawało, że gotów jesteś mnie zabić. No, my anger lay not with you, but with myself. Before you reached his heart, he imparted his last words to me. He told me about his will to die and how I mistook this for some mystical sign. How could I have been so blind? How could I have misled all these people? Perhaps if I would have spent more time getting to know him, things would have turned out different. Even though the Great One has left us, our memories of him will never die. With Bloomseer Poplar's help, I'm confident we can keep Oasis alive and carry on as Treeminders. Go now, outsider. Go. But never forget the gifts the Great One bestowed. Pewnie nie zapomnę, bo jesteśmy teraz twardzi jak skurczybyk. O co chodzi?
Co teraz będziesz robić? Okej, dobra. Także misja skończyła się dość szybko. Nie wiem, jak jest, ale minęło już 5 minut. Halo, panie czas. Coś wolno idzie. Mogę. O, huba buba. Ja nie mogę się zbliżyć w ogóle bliżej. Huba buba. Co to w ogóle jest, ty? Dobra, widzowie, ty się nie spodziewałem. Pierwsze jest jako narzędzie twoje raporty, spytaj swojego dowódcę o szczegółowe streszczenie. Aha, to jest do tego mesmetronu. Broń obezwładniająca, proszę, czyli żeby nie zabić, a tylko zranić. W ogóle tego nie używam, w sensie jak już zabiłem, to już bierę karabin, strzelam i wyjebane mam. Raczej. Natomiast, no to... Chciałem, wiecie, myślałem, że tu będzie jeszcze jakaś akcja, a tu się okazuje, że nie jest posiadana akcja. Możemy sobie jeszcze chyba z tymi bobkami pogadać. Natomiast później, no muszę zobaczyć, jakie misje kolejne robimy i tam dojść. Się nie spodziewałem takiego rozwoju sytuacji. Gałęzi klon. Pani gałąź klon. Halo? Yes, outsider. Whatever the tree father or leaf mother would. Okej. Jeszcze jest jakaś tutaj postać. Na pewno była ta matka, nie? Ale to. To ona? Nie, to jakieś. Może tam. Haya! Now that Harold's gone, I lost my bestest friend. O, albo wcześniej chyba sobie sadzonka. Z mała, wiecie, nie drzewo. Aha, komedia. Lecimy. O, może z nią sobie pogadamy. Bo wcześniej trochę nie pogadałem z nimi, tylko zacząłem już robić tą misję. A pewnie ominęło nas trochę dialogów. Coś w ogóle tak cicho mówię, w sensie. Nie wiem, jakoś tak dzisiaj tak dobrze się czuję i wszystko, ale jakoś tak. Dobra, przeczytajcie sobie, idziemy. Ja, słuchajcie, zatrzymuję teraz nagrywanie i widzimy się w kolejnej lokacji, w kolejnej misji. Zgaduję, że to już nie będzie aż tak interesująca misja, jak była teraz ta. To była naprawdę fajna misja. Zajebiście mi się podobała. Natomiast, kto wie, jeszcze kilka pewnie misji zostało, więc widzimy się za chwilę. Widzowie, Świątynia Unii to jest miejsce, do które tam przeczytałem, że ma misję poboczną, także idziemy. Tu jest, ta gra jest, kurczę, ogromna. Pewnie mimo tego, że to jest 50 odcinek, to jeszcze naprawdę, kurczę, dużo nam zostało nieodkrytych rzeczy. Na pewno gdzieś tam jeszcze można sobie różne rzeczy podkrywać i każde miejsce, na przykład czytałem o tych kryptach. Krypty to też są fajne miejsca. Na przykład tu mamy kryptę 108. Krypta jest o tyle, to są bardzo specyficzne miejsca te krypty, ponieważ krypty miały chronić mieszkańców, w teorii miały chronić mieszkańców przed właśnie bombami atomowymi. W praktyce głównie to były eksperymenty, które miały o czymś tam świadczyć. Dlatego te krypty mogą skrywać za sobą naprawdę, słuchajcie, ciekawe historie. Zobaczymy, może gdzieś tam na koniec obadamy jeszcze, no, w ostatnim odcinku zrobimy sobie tour po kryptach. Zobaczymy, Lucky Harif. The type of safety that can only be ensured by an abundance of weaponry, both wicked and awesome, all of which can be yours for the right price. Dzięki, że mi pokazujecie, co mówi. Opowiedz mi o swojej karawanie. See, the world's a dangerous and unbalanced place. So I realized the only way to bring peace was to make sure that everyone could be dangerous. So, with a little bit of help from the mayor of Canterbury Commons, I set up this caravan. I can't give the weapons away for free, but I come close. It's my pleasure to offer hot death in a variety of exciting flavors. Take your pick. Czemu ty mówisz nadal?
Co byśmy chcieli? Schemat czy kebab? To nie, bo my tu mamy ten... Te wszystkie schematy, mamy taki perk. Czy ja mam coś do sprzedania? Coś tam mam! Coś tam możemy mu sprzedać, na przykład to chyba... To nic nie waży, to może nawet nie ma po co sprzedawać. No teraz tam pozbierałem przypadkiem, mam na przykład bimber, na chuj mi bimber, ty. Żeby się nawalić, ale... Także chyba nawet się nie da nawalić, taki general, więc... Sprzedamy mu nadmiar... No! Halo! Nie! Dobra, naprawiłem widzowy. Idziemy, zobaczymy. Tu coś jest grane, ja oczywiście jak patrzę na te... Wiem, że tylko tu jest jakaś misja, ale o co chodzi dokładnie, to nie wiem. Szukam tylko jakiegoś miejsca, żeby się przespać i może pohandlować. Chcę wiedzieć, co tam ukrywasz, otwieraj te przykręte drzwi. No to pierwsze chyba brzmi. But that don't mean I have to like it. Keep your hands in sight and don't make any sudden moves. I'm coming down to open the gate. Simon. Szybciej z tym lodzia... O kurwa. Kurde, ile tu jest miejsca. Jakie ta gra jest rozbudowana. I'm locking the door behind you, so don't try anything. I'm watching you. Aha, no spoko. Kopa. Kopa to ja mu zasadzę. I chciałem wtedy kopnąć psa, ale uznałem, że to jest niemoralne. Kosz na śmieci, mogę sobie przeszukać? No w sumie to kosz na śmieci, to kosz na śmieci, nie? Strzałka, kurde, nawet nie chcę wiedzieć, ile ja mam tych strzałek już weku. Tak giga dużo. A ile bym mógł mieć, ojejciu. Byśmy nie zostawili amo. Kaleb. Trochę wyglądasz jak Tridok. Don't you be stopping here, mister. You got to talk to Hannibal first. Aha, no dobra. Lodówka. O ty, mogę sobie za friko wziąć? Nie jest to traktowane jako kradzież, o dziwo, więc... O kurwa, ty, a ci... Co? Co tu się odjebało? Halo? O kurwa. Idę ogień. No wziąłbym te miotarze ognia ogólnie. Palec, paliwo, pale... Paliwo, ogniwo, minę, ogniwo, palec, okej. Okay. A kto tu zginął? Simon, nie. O, Cruz ma. Dobra. Ty, co tu się stało? I'm not going to ask you who you are. For the moment, I don't care. We are all escaped slaves. I need your solemn promise not to betray us to Paradise Falls or the slavers. Until I get that, you cannot leave here. So? Do I have your word? Co? Nie przysięgam, trzeba było mówić wcześniej, puść mnie. Puść mnie albo i tak, albo tak mi dopomóż Bóg, wyrwę ci pierdoloną tchawicę. No i zbiegłych niewolników, chyba żartujesz, ty znaczysz na mnie pieniądze. A nie rozumiem nic, co? Welcome, brother, to the Temple of the Union. Our home is your home. Your past is your own affair, so long as you serve our common good. I dobrzy oni? Chyba dobrzy, co? Here is a key to the gate. Ja już se wziąłem, spoko. Co to za kamienna głowa? That's Abraham Lincoln, the great emancipator. We don't know how it came to be here, but it's fitting, don't you think? A więc masz niewolniczą przeszłość? 23 years I was a slave. Ever since I was 14. 6 years ago I managed to escape from my master. He's been hunting me ever since. When I found the head of Lincoln here, I knew it was a sign for me to help other slaves to escape. I founded the Temple of the Union as a safe haven for runaway slaves everywhere. We are trying to make a safe haven for all runaway slaves. We give food and supplies to any that find us and help them on their way. We don't have enough room. There's not enough water or food here. But I have a plan.
a plan to take over a place that will be a shining beacon of hope for all slaves. Brzmi groźnie. I want to move all my people to the memorial site for the great Abraham Lincoln. O, wiem gdzie to. I've heard rumors of super mutants infesting that area, though. We need to send someone to check that out first. Supermutanci to drobiazg, okolice pomnika kontrolują teraz żołnierze. Jest bezpieczne, to naprawdę głupi. Kurwa, nie wiem, ty. Chyba. Ej, znam to miejsce, ci super. Jest teraz bezpiecznie, mi się wydaje, jako pomnika. Chyba. As soon as Caleb gets what he needs, we can start our trip. It would be a great favor to me if you would help him. Super. Zapomnij, wszystkie nie żyją. Żołnierze przejęli pomnik. Soldiers, eh? Slavers more likely. This is bad news indeed. No, ktoś tam był, ale nie pamiętam więc. When we get to the memorial, I would consider it an honor. Normalnie rozdupsamy, ale czego potrzebuje Caleb? It will fall to him to restore the memorial as best he can. A po co? He's been pestering me for weeks now to get him some things he needs. I don't have time to deal with him right now. Co to za kamienna głowa? Dziękuję, Hannibal. Lepiej będzie, jak już pójdę. May the spirit of the great Lincoln protect you. Aha. I'm turning in. No dobra. No to czyli mamy jakieś zadanie. Porozmawiaj z Calebem. Kurwa, mam nadzieję, że... Nie, to nie jest Caleb na szczęście. Gdzie znajdziemy Caleba? Jakiś chłop na dole, czy co? Caleb. Może za dużo znaczników. Mam mapa świata, prawy, usuń, myk. Mapa okolicy. Gdzieś muszę chyba wyjść, tak? O to mi chodzi. Tak, chyba... Nie no, znaczy no mogę otworzyć, w sensie. Wydaje mi się, że jak otworzę zamek, to się nic nie stanie. Natomiast myślałem, że tu po prostu były zaznaczone drzwi, że tędy mam wyjść. Come on. W ogóle słuchajcie, wczoraj oglądałem taki super film. I ten film nazywa... W ogóle wczoraj zrobiłem maraton filmów. No, wczoraj sobie film oglądałem. Dużo tych filmów obejrzałem. I teraz tak, uwaga, recenzje. Monster Hunter World. No, cienizna. W sensie, kurde... Naprawdę słaby film, nie? I to jeśli chodzi o efekty specjalne, nie za mocny. I to fabularnie nie słaby. Ci ludzie w ogóle wyglądali, miałem wrażenie, jakby szli sobie na kurczę do jakiegoś tego zgromadzenia cosplayerów. Nie wiem, jak to się nazywa, zawsze zapomnę. Nie wiem, no, mocny średniak. W sensie, kurde, nawet... Ciężko mi, nie określałbym tego jako straciłem półtora godziny, ale no nie najlepiej. To chyba w środku jest jakiś dom Caleba, który ominąłem. Nie jest, jest tak no, słabo jest. Natomiast oglądałem też wczoraj film, który nazywa się chyba Looper. Kurde molek, ja już ten film kiedyś miałem chyba okazję obejrzeć, natomiast pewnie leciał w telewizji. Dawno temu, nie wiem, 8-7 lat temu i kiedyś przypadkiem po prostu przełączając na kanał zobaczyłem ten film. Ale słuchajcie, to jest dobry film, to jest naprawdę, to jest taka dyszka dla mnie. Naprawdę świetnie się przy tym filmie bawiłem, słuchajcie, i polecam. Polecam wam, słuchajcie, obejrzeć sobie Looper, film chyba z 2012 roku. No, wybitnie dobry. Naprawdę, aż się zaskoczyłem, że film jest naprawdę z koksem, z Willem Smithem jest. Fajnie jest. O podróżach w czasie jest ogólnie ten film. Jeszcze kiedyś widziałem taki film o podróżach w czasie, ale to był bardzo, to już w miarę stary film. Gdzie księżyc się jakby rozwalił, coś takiego kojarzę, nie? Ale też muszę znaleźć ten film. Hannibal powiedział, że czegoś ci trzeba. Well, he doesn't just want to live there. He also wants to restore it. Make it so people tell stories about it and the word can get to the slaves. But I can't restore something if I don't know what it looked like. I need a drawing, a photograph of it. Może tam iść? Skąd u diabła mam ci wytrzasnąć zdjęcie? Our ancestors honored Lincoln's life with a display in the Museum of History. I'm hoping that a picture of the memorial still survives in there. Okay. A więc masz niewolniczą przeszłość?
8 years, I think. Three of us escaped during the night. They caught Lysel and John. I made it into the wasteland. Raiders took me in at first. When I heard about this place, I knew I had to come here. Co tu robisz? My former master trained me in masonry. I fix things. Someday I hope to reattach Lincoln's head to the statue in the memorial. Okej. Okay. W sensie... No, ma to jakiś logiczny sens generalnie, nie? Tak mówiąc, że chłop nie robi, nie chce odrestaurować tego, nie? Tylko jednak robi to z tego powodu, na przykład, żeby zrobić dobry marketing, żeby ludzie o tym usłyszeli. Szanuję, w sensie... Spoko, nie? Jak ludzie będą słyszeć, że gdzieś potencjalnie mogą właśnie, wiesz, ochronić, uciec i iść tam w to miejsce i nic im nie grozi, spoko, nie? Nie możesz użyć opcji błyskawicznej podróży. Dlaczego? Więc ma to jakieś logicznie... Jest to mądrze przemyślane. Brawo twórcy Fallouta. Jest to Cox. No tutaj jest najzwyczajniej Aquacura. Znaczy nie ma za bardzo Aquacury tutaj. O, a to kto to był? A to... A, to nasz ziomuś. Mój ziomo ma na sobie... Miotarz. Nie? Tak, przyszedłem sobie pogadać. Może zechcesz do mnie dołączyć? O! No dobra, chcesz tu iść? Nie no, nie chcę w sumie. Tak. Nie no, nie będziemy chłopowi, żeby narażał życie. Tu se jest szczęśliwy i Cox. Ja dobrze w ogóle idę? Nie. Powiedz mi, idę źle przecież. Dlaczego tutaj? Tam jest przecież wcześniej, są przecież te przejścia, nie? Dolne sale musimy iść. Ja już to wszystko wyczyściłem, więc raczej powinna być tylko chodzenie. Co jeszcze tutaj widziałem? Monster Hunter World. To i... Czy ja widziałem coś jeszcze? Kurwa, jest zbugowany ten. Co jest grane dzisiaj z tą grą? O, witam, witam. Uuu, ty, czemu ja 600 tego nie wziąłem? Co jest? Zrespiło się od nowa? Dziwne, straszne. Gdzie ja mam iść? A nie, to może tam nie byłem, ty. A no... Nie wiem. Nie pamiętam, bo to na pewno było sporo czasu temu. Dobra. Muzeum historyczne, biura. Nie, chyba wydaje mi się, że byłem. Jakby, kurwa, no czemu to jest zbugowane? Co jest grane? Będę musiał co chwilę minimapę. Ta, byłem, to wszystko było czyszczone normalnie tego owego. O tym, o filmie miałem... Jeszcze jakiś widziałem film, ale już nie pamiętam w sumie jaki. Lupin, Monster Hunter World, jeszcze jeden widziałem film. A w ogóle... W ogóle a to już drugi raz jestem, bo wcześniej tu też była misja jakaś, żeby coś odzyskać, to pamiętam o tym. Słuchajcie, w ogóle tak mi się naszło też, jak tu szedłem, że w sumie śmieszne, nie tu, tylko tam do tego poprzedniego miejsca, co byliśmy, to musiałem tam przejść z buta, nie? Więc naszła mnie taka myśl. Ja pamiętam, ta cholerna biblioteka. Już ją pamiętam. Wszystko, wspomnienia wróciły. Ile ja tu krążyłem w prawo i w lewo, to się przecież nie wytrzymie. No nie wytrzymie. Tak jak wcześniej, też tu chodziłem ciągle. Prawo, lewo, lewo, prawo. Ja pierchruper, bo czegoś też szukałem tutaj. Tu się zgubić giga idzie. Dobra, ponarzekane, czek. I tego. Że jak tu szedłem na te słoneczne, słonecznymi pustkowiami, O wow, dzisiaj jest wysoko. Jak
jak biegłem sobie słonecznymi pustkowiami do tego owego miejsca, gdzie się teraz znajdujemy. To niezły plakat Lincolna. To słuchajcie, naszło mnie do tego, że przypomniały mi się te pierwsze odcinki, kiedy ja słuchajcie, taki giga obsrany, bo się bałem, że coś mi zaraz wyskoczy na twarz. Tak się giga bałem wyjść na te słoneczne pustkowia, że to się nie dzieje, nie? Teraz se idę, chłopie, atakuję już wszystko, co może mnie atakować, wyjebane mam. No, więc ostatecznie dochodzimy do tego samego wniosku, co mówiłem w poprzednich odcinkach. Który mi się przypomniał właśnie przy tej okazji, że zauważyłem, że teraz się nie boję, a kiedyś nie miałem, teraz mam, proste. No, kiedyś miałem, teraz nie mam. W sumie strachu. I doszedłem, słuchajcie, do wniosku, że faktycznie, że bałem się głównie dlatego, że oczywiście nie wiedziałem, co mnie czeka, nie? Ludzie, strasznie bałem się nieznanego. Coś poznałem, to się bałem mniej. Jasne, że wiesz, gule nadal mi wyskakują na twarz. No ale to jakoś tak. Okej. Trach, trach. No i jakby po robocie. Tak nie wiedziałem, co mnie czeka. No ogólnie fajne woda. A czemu ja mam iść na stację muzealną? What the shit? A, bo dobra, dobra, dobra. Tędy mnie prowadzi, tylko jak mam misia, ale możemy się stąd tepnąć. Zdecydowanie łatwiej. Jamalski. Ring me. O. Ale nie widziałem. Kim mam pogadać z nim? You have a picture. And such a large one too. I'll have no problems restoring the memorial with this. Thank you. To co z kamienną głową? Dobra, no to pytam w sumie go 10 raz. Do Kaleba. Kurde, jak, no powiem wam, że jak stabilne FPS-y są, to tak się przyjemnie gra zaraz w gierkę. Pomimo tego, że jest mniej FPS-ów, bo mógłbym mieć powiedzmy 100, a mam 60. No to i tak się lepiej gra na 60. Wszystko jest, nie czujesz, że są lagi, nie? Wiesz, co chodzi? A tak to ciągle czułem, że no teraz akurat zareagowała, ale... Bill Seward, co kurwa... No, tą kamienną głowę... Niewolnica przeszłość. Znam ten głos już. Hannibal found me. I would never have made it without him. Okay, so to Robbie's. A bit of this and a bit of that. Whatever Mr. Hannibal needs. I look after the animals, cook our meals, clean up, things like that. Okay. Yes, sir. Everything is done? I can hardly believe it. We are finally gonna realize the dream. We'll start out within the hour. We'll meet you at the site. Okay, czyli przed nami bitwa. Upomnika jakiegoś tam czegoś. A tutaj Kna Kostia Crossing. Hello? Kurwa, nie mogę z tego miejsca, ale jak już spadnę, to mogę. Głupie to jak. Strasznie w sensie głupie, ale. Dobra, niech będzie. Rozumiem, żeby ludzie z podziemi ciężko im było jakby tego, nie? Żeby ludzie z podziemi nie mogli. Się tepnąć na góry. To też jest głupie, bo mogli zrobić po prostu tak, że się tepasz gdzie chcesz. Tylko jak wrogowie są, to nie możesz. Tak by było łatwiej, bo tak musieli robić te wyjścia dodatkowe, nazwijmy to. Który to? Który to taki śmieszek, kurwa? Regulator, to pierwszy raz słyszę w ogóle. Ale są kurwa twarde skurczybyki z nich. Są twardzi. Myślę, że nawet mógłbym się tutaj pokusić o jakieś psycho.
Nie chce mi się szukać. O, jest. Dobra. No i miodzio. To chyba nam pomaga strzelać ogólnie. Może to tamci nasi ziomki. Nagroda za Czesław. Ty. Nagroda za Czesław? Poczekaj. Jak mogę to jakby... Nie mogę tego sprawdzić? W notatkach? Nie mogę, chyba że to jest taka poprzednia nagroda jak wcześniej. Za to, że byliśmy... dikami. I zabijaliśmy ludzi. Niewinnych. Ale wydaje mi się, że teraz jest, mamy dobrą karmę, że jak ten chłop do nas dołączył, nie? A wcześniej nie chciał. Mówił, że jesteśmy... niedobrzy. A teraz nie miał z tym... A, dobra, tu mam iść. A, widzisz. Takie buty. No nic. Tutaj. Jak tutaj? Mapa oko... No to jestem, halo, a wyjdzie. Zadania. Spotkaj się przy pomniku. No kurwa, no ale... Co? To nie jest pomnik. Pomnik jest tam. To czemu mam, miałem iść tu? Ale kurwa skam. To jest pomnik? Wygląda na to, że to jest pomnik. Ty, no kurwa. No ale to byłem tam wcześniej. Nie no, nie wytrzymię zaraz. Halo? Nie wiem, czy widzicie na minimapie, mam coś zaznaczone i możliwe, że to są zaznaczenia naszych ziomków. Dlatego po prostu... Ale ta minimapa się porówę. Nie wiem, czy jej ufam do końca. Ale idziemy. W ogóle, kurwa, to strasznie homofobiczne określenie, ty. Co powiedziałem teraz? Że się parówę to mu nie ufam? To nie może, alo. Mam nadzieję, że bot to nie przychwyci YouTube'a. A faktycznie jest tak. Jak przesyłam materiał, słuchajcie, jak przesyłam materiał na YouTube, to jak przesyłasz ogólnie materiał, znaczy nie wiem, czy wszyscy, możliwe, że ja mam tak, tylko jako testowo, bo czasem oni po prostu wybierają kilka osób i robią testowo. Samo jak ja nie mogę zobaczyć rzeczy od 18 lat na YouTube, nie? To jest też przepiękna sprawa, zastanawiałem się, czy po prostu nie nagrać tego najzwyczajniej w świecie odcinka. No nie, no błagam was. Ja wejdę do tego metra. Nie wrócimy. Zobaczysz, czy tutaj. No nie, tutaj nic nie ma. Tak samo, słuchajcie, jak wchodzę na pomarańczową stronę, to klikam tak. Tak, mam 18 lat. Jakby git, nie? W sensie, chcę zobaczyć jakieś pojebane rzeczy, nie? Ludzkie zwłoki czy coś. Wpisuję adres strony internetowej i nawet nie muszę nic potwierdzać, bo jest jakieś gówno po internecie, chodzi i takie rzeczy. YouTube, wyślij nam tego, jak to się nazywa. Dowód osobisty. A my zweryfikujemy. Kurwa, od 5 lat na każdym filmie chyba mówię, ile mam lat pewnie. Zdarzyło się sporo tych filmów, gdzie po prostu napomkłem. O to dobra, sami to spierdolę, no. Nie chcę się czekać. Nie są to jakieś wybitnie trudni przeciwnicy. Więc żeby zrobić te wszystkie rzeczy, nie muszę robić nic, ale żeby obejrzeć film na YouTube, gdzie ktoś przeklnął dwa razy albo powiedział jakiś zły żart, no to muszę dowodzik wysłać. Pojebane, nie? I wiecie, ja nie mam żadnego problemu. Znaczy, trochę mam problem z takimi rzeczami, ale w sensie... Ja chciałbym inaczej. YouTube wydaje mi się, że mógłby w ogóle wszystkie te strony internetowe i tak dalej, jeżeli chcą dostęp do czegoś takiego posiadać, no to myślę, że aha, oni tu jeszcze kurwa nie przyszli. Nie, tu jest zbugowane, zapisuję i resetuję grę, nie? Tu jest zbugowane, widzowie.
A, to mogę pogadać, że tego, że po prostu mogliby powiedzieć, że czy chcesz, to możesz wysłać, będziesz miał z tego jakiś benefit albo coś takiego. Wydaje mi się, że takie rzeczy to... Yikes. W sensie, podziękuję po prostu. Po prostu tyle. Nie muszę takich rzeczy oglądać na YouTube. Nie ma sprawy, nie? W sensie, mogę takie rzeczy oglądać na innej stronie i dać innej stronie zarabiać, nie? Dzięki temu. Więc, no. Czemu nie ma gry? Czemu nie macie pokazanej gry? Co tu się kurwa dzieje? Czemu nie macie gry? Halo? Nie, no nie wiem, że ten program do kapowania FPS-u wszystko zepsuł. Nie! No co? Nie! Siema widzowie, jesteśmy, ekran nie jest czarny, tak to możemy kontynuować. Okazuje się, że program do kapowania FPS-u wszystko psuje. Czy na to wygląda? To co? Czemu mam iść tu? To nie jest zbugowane? Nie. Nie rozumiem, widzowie. Ja już wyszedłem z wątku. Zaczynam mówić coś mądrego, fajne rzeczy. A tu klopsik. No. Także. No, nie jestem fanem wysyłania dowodów. Ani w ogóle danych i tak dalej. W sensie, jeżeli chcę komuś dać dane, spoko. Nie? Ale dlaczego muszę. Zostaję do tego wręcz przymuszony. W sensie. No nie? To mnie najbardziej wkurza. I strasznie nie lubię takich rzeczy, więc po prostu tego nie robię, bo się uparłem. Pewnie po czasie mi minie i stwierdzę, że no dobra, już mi się nie chce. I wyślę. Natomiast jak mi YouTube mówi, że nie jestem w stanie określić mojego wieku, no to mnie kurwa szlak bierze. W sensie mogliby wszystko rzucić, ale nie możemy określić twojego wieku. Aha. I wracając do tego, słuchajcie, co mówiłem wcześniej. Dla mnie wcześniej dużo, nawet trochę, w sensie minęło. Mówiłem, że tego, nie? Że jak przesyłam film, to tam pisze, słuchajcie, jak przesyłasz film, to pisze, trwa analizowanie, czy coś takiego. Coś takiego, nie? I faktycznie filmy, które wrzucam, no to strasznie długo potrzebuję czasu, bo na przykład teraz, jak wrzuciłem pierwszy odcinek Fallouta, to on jeszcze, mimo tego, że minęło z 1,5 dnia, dosłownie, z 30 godzin, to on się jeszcze przez YouTube'a nie przeanalizował, nie? Powalone, jak ile to trwa. No. A, jeszcze co przeczytałem. Nie, bo mi się przypomniało, bo... Ty, w sumie skąd to wiem? Kurde, skąd ja to wiem? A nie pamiętam. W sensie... Wow, man! O kurde, jaki mechanizm. Nie pamiętam skąd to pamiętam, ale tego, że... No szukam naszych, ale nie ma, widzę. Że słuchajcie... Że tak zwana... Gwiazda Marsza... May, że poszła do tego, nie? Bo ona tam była albo w więzieniu, znaczy nie wiem, czy była w więzieniu, natomiast wiem, że wróciła. Gdzieś to przeczytałem dzisiaj. Ja tylko nie wiem, kurwa, gdzie. Ale gdzieś przeczytałem to, więc przypomniało mi się, że ona właśnie kiedyś tam była, że była w więzieniu albo coś takiego, nie? Że była oskarżona o seks z nieletnimi, albo tam. To nie konkretnie. No dobra, coś takiego, nie? Nie wdawając się w szczegóły, ja też za bardzo nie. Nawet szukałem tego w internecie, ale jakby. Nie wiem, czy istnieją jakieś archiwa, które możesz przeczytać, takie policyjne, publicznie. Pewnie możliwe, że w Stanach tak, nie? W Polsce chyba nie ma. Jest w Stanach możliwe, że istnieje taka szansa. Ale słuchajcie, czytałem i próbowałem znaleźć, czy to fakt, nie? Czy tak się stało, bo wiesz, ja jestem tego typu ludźmi, którzy starają się przynajmniej weryfikować, czy to coś. Ej, mam déjà vu, to giga. A Matrixa oglądałem! Déjà vu, motherfuckers!
Matrix oglądałem, gdzie mówili, że déjà vu to po prostu nie jest déjà vu, tylko że, w Matrixie wprowadzają nowe te, nowe jakby zmieniałem coś w kodzie. Teraz mi się przypomniało. Dobra, Matrix też jest miodzio, zajebiście dobry film jest Matrix. Spodziewałem się, nigdy nie oglądałem Matrixa, bo nie wiem, jakieś kurwa, jak widzę lateksowe stroje, to już nie chce mi się oglądać, więc nigdy nie obejrzałem to i jakoś tak dziwnie jeszcze z starych lat. No, więc Matrixa oglądałem jako tego, jako kolejny film i to o tej Marsha May albo Marsha May i tak się i została skazana na tego i w sumie doszedłem do wniosku, jakie to jest... Co? Co się dzieje? Halo? Panie gro. Dobra, nie wiem, no pierdolę, nie robię tej misji, bo... A to za blisko akurat jest. A jak tu nie będzie, to nie robię. Tak, więc wracając i tego, o tym i słuchajcie... okazało się, to co mówiłem wcześniej, natomiast nie o to mi chodzi. I przeczytałem o tym i tak doszedłem do wniosku, że kurwa mać. I przypomniał mi się też taki filmik, gdzie chłop pokazywał. Nauczycielka uprawiała seks ze swoim uczniem. Było tam zdjęcie tego ucznia, jak był młody i później, to było z TikToka, ale widziałem to, no ja nie mam TikToka, więc widziałem to gdzieś, no nie wiem, na Facebooku, na gdziekolwiek indziej. I chłop tak na kamerę na siebie i taki uśmiechnięty i właśnie przypomniał, czemu mam 29 FPS-ów? Czemu to się oddala? Jaki to jest kurwa scam, co jest? Czemu mam 27 FPS-ów? Halo? Dlaczego twórcy gry nas trolują? Idziemy. I tego. Nie wiem. Idziemy. Pakujemy się. I słuchajcie, doszedłem do wniosku, że kurwa mać, ty. Wyobraź sobie, jakbyś masz 15 lat czy coś takiego i wchodzi Marsha May, Sasha Gray albo coś takiego i mówi: byczku, no przecież to jest chyba spełnienie marzeń, kurwa, największe na świecie. No nie? Bez kitu. Może tylko dla mnie, ale... No przecież to jest najlepsza rzecz na świecie, chyba by mnie wtedy spotkała. Nic. Trollowa misja, ty. Nie można, tu nie ma nic. Ale i tak już zakończymy ten odcinek, bo nie mam nic innego więcej do roboty na teraz. Tylko chciałem jeszcze powiedzieć, nie? I z perspektywy, jak jesteś dorosły i patrzysz na taką sytuację, to mówisz... Weird. Nie, w sensie... Nie wolno tak, nie? Albo... A w ogóle też już nie pomijając w ogóle jakieś... Aha, bo oni biegną z buta. Ale jaja. Fajnie, fajnie. XD. Hannibal i Robby nie żyją. A, super. Fantastycznie. O, wow. Brawo. Brawo, brawo. No to się kurwa spisaliście wybornie. Więc, no, więc to jest dziwne strasznie, że z perspektywy, jak jesteś młodszy, to mówisz ten, a teraz mówisz... I też z perspektywy młody, nie wiem czy na nie ja tak mam, no nie, że młody chłopak, dziewczyna, starsza, nie, młoda dziewczyna, starszy chłopak, nie wiem, może ja tak mam, ale no tak jest chyba, nie, pewnie nie tylko ja. Ogólnie to warto jest, co to w ogóle jest, ty? Aha, to jest przewrócone tego. Nie róbcie tak, jest to wbrew prawu i tego owego tam, coś tam, coś tam. Znaczy nie wiem, jakie jest prawo w Polsce w sumie.
Wiem, że... A, sprawa jest dość skomplikowana, w sensie. Macie... Wiem, że jest takie prawo jak prawo... Nie w Polsce chyba, ale wiem, że jest gdzieś tam prawo Roma i Julii. To jest Stana chyba, że jak... Ty miałeś chyba tam powiedzmy 10 lat powiedzmy, nie? Czy coś takiego. I dziewczyna ma lat, nie wiem, 6 albo coś takiego. I wiecie, jesteś dorośli, to ty masz... to jesteś 4 lata starszy, czyli ty masz 21, a laska ma 17. I no wtedy chyba legalne... chociaż nie wiem, czy można ze sobą chodzić, kurwa. No ja też tego nie przemyślałem. Można, no nie można, nie? Cię całować i tak dalej. Więc to jest chyba właśnie chronić, że jeżeli spotkałeś wcześniej kogoś i po prostu jesteśmy w różnym wieku, to tam masz jakieś tam prawo Roma i Julii. Albo coś takiego. No. Więc tyle, widzowie. Widzimy się jutro, aleśmy se temat pogadali na koniec. No ja zawsze muszę gadać o czymś dziwnym, kurwa. Nie mogę o jakichś normalnych rzeczach, na przykład. Wysilam się przy gadaniu o jakichś dziwnych rzeczach, ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto pierwszy, kto raz w życiu nie chciał przeruchać nauczycielki. No i tym akcentem kończymy, widzowie. Widzimy się jutro o godzinie 16, bo... Nie widzimy się jutro o godzinie 16. Nie wiem, o której się widzimy, ale w następnym odcinku prawdopodobnie owy jeszcze będzie trzeba posprawdzać krypty. Nie wiem, czy zostały nam jakieś misje poboczne i sorry, że tak długo gadam w ogóle o tym wszystkim, żeby zrobić misję dzisiaj, taki mniej treściwy odcinek, ale za to w następnym odcinku postaram się to wszystko nadrobić. Do zobaczenia do następnego odcinka. Ja byłem Czechu. Zostawcie lajka, komentarz, suba. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.